step into the game. Let's play. Ground game. Mariusz Olkiewicz, Inna Cage, polecy się pogali, KSW 97, ze mną Marian Ziółkowski, witam serdecznie. Witam, witam. Słuchaj, no i teraz no kluczowe pytanie, no bo co się ludzie naprzeczyli na tę kartę, na tę galę, co to się nie wydarzyło, kogo nie zabrali, kogo dali, kogo nie zastąpili, no i generalnie było jak było, no to teraz oceniamy, no bo czy karta, czy gala była lepsza niż karta? Myślę, że podobnie. Nie można powiedzieć, że była dużo lepsza niż karta, bo na tej karcie, mimo że były te perturbacje wszystkie, to i tak karta była całkiem okej. Było sporo nazwisk takich, które już znamy, chociaż było też sporo debiutantów. Myślę, że mniej więcej to się wyrównało. Ostatnio, nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj słuchałem twojego wywiadu z Wojsławem i zrozumiałem, co tu się działo na tej karcie. Miał być Grzebek, miał być Ruchała, miał być Skibiński. Andryszak mógł być. Andryszak, właśnie. O, a propos tego, póki nie zapomnę. Jedna rzecz, która mi się nie do końca podobała, którą powiedział Wojsław w wywiadzie, to a propos Andryszaka, bo ty powiedziałeś, o, że fajnie, żeby Andryszak był, nawet jeśli teraz nie był na tej gali, to żeby był. A Wojsław powiedział, że nie chce przeinaczyć jego słów, ale coś w stylu, że na ten moment jakby jest... Pierwszym rezerwowym. Powiedział, że na ten moment w wadze ciężkiej jest wystarczająco zawodników. A ja powiem, nie, nigdy nie jest wystarczająco zawodników w kategorii ciężkiej. Trzeba mieć ich, może nawet lepiej mieć ich za dużo, niż potem mieć problem ze znalezieniem pretendenta, czy potem niepotrzebne robić jakieś rewanże, więc uważam, że taki gość jak Michał Andryszak powinien być tak czy inaczej w organizacji. Ja to jest, bym, no nie chcę tym nazwiskami rzucać, ja bym był trochę brutalniejszy, po prostu zamienił kogoś słabszego na kogoś mocniejszego. No tak, tak, brutalne podejście, ale może i dobre, bo na pewno są jacyś zawodnicy, którzy, wadze ciężkie, którzy niekoniecznie zasługują, a już na pewno niekoniecznie względem takiego gościa, jakim jest Michał Andryszak. Tak jest. Natomiast, no to dobrze, to w takim razie karta wstępna, kto ci bardziej, kto na tobie zrobił większe wrażenie, Krystian Blezin czy Michał Guzik? Kleber Silva. Nie no, nie chcę tak się śmiać, ale moim zdaniem gość odpuścił po prostu, bo ja rozumiem, gdyby to były 3-4 ciosy na te miejsca nie do końca dozwolone, a to był jeden łokieć. Jeden. I już, i blisko tylko, no a właśnie, nie w to miejsce. Już odpuścił. To widać było. Ktoś, kto chce się bić, wyobraź sobie, bije się z kimś na ulicy, ktoś się bije łokciem w tył głowy, jeśli nie zamroczyło cię, to nie zwracasz na to uwagi i się bijesz. A on tak jakby znalazł tylnie drzwi do opuszczenia tego pojedynku, więc troszeczkę szkoda. A jakie było pytanie? Guzik czy kto? O kartę wstępną, tak. Czy bardziej Blezień, czy bardziej Guzik? Kto większe wrażenie na tobie zrobił? Michał Guzik. Michał Guzik zrobił na mnie większe wrażenie, bo myślałem, że Konrad Ruszyński jako mocny zawodnik, mocny też i jeśli chodzi o jego gabaryty i umiejętności i to, że jest bardzo dobrym zapasikiem i to, że pokonał w dosyć łatwy sposób Bielskiego, to wszystko mówiło o tym, że będzie faworytem tej walki, a jednak Michał Guzik, kurczę, zrobił na mnie wrażenie. Bardzo fajnie, luźno bił. Zrobił właśnie to, czego nie robili i Krystian Blezień, i Alwin Lowenski, czyli po swoich ciosach nie wpadał. Bo oni bardzo mocno widziały, że w tej walce wpadali jeden i drugi. Jakby któryś tylko wyczaił kontrę, to tam mógłby być ciężki knockout. Więc wydaje mi się, że Michał Guzik zrobił na mnie jednak większe wrażenie. A Krystian Blezień... Zrobił na mnie wrażenie? Nie do końca, bo ja wiem, jaki on jest, bo na przykład Michała Guzika aż tak dobrze nie znałem. Widziałem jego chyba walkę jedną na Babilonie, nie pamiętam z kim, ale widziałem właśnie w tej organizacji i pomyślałem sobie, że jest dobry, ale nie tak jak dzisiaj to pokazał. A znowu Krystian Blezień, wiedziałem, że jest bardzo mocny, a znowu w tej walce ona była bardzo wyrównana, bardzo wyrównana. Nawet nie wiem, czy bym nie dał na Lowenskiego, ale nie jestem pewny. Wiesz, komentowałem, więc to też jest co inaczej. Z perspektywy sędziów może to inaczej wyglądało, nie wiem. A jak ty widziałeś? Nie, ja dwie rundy dla Krystiana. Dwie rundy pierwsza dla Krystiana. Pierwsza i druga. Okej. Okay. No to widzisz, no to ta walka była wyrównana i tak naprawdę ciężko powiedzieć, kto ją wygrał. Ale była fajna. Była fajna też, wiesz, kategoria lekka i goście, wiesz, taki wzrost to też robi zawsze wrażenie. Ale tak kończąc, to chciałbym, żeby Blezień, to wiadomo, żeby bił się dalej w KSW i żeby toczył kolejne boje, bo walczy bardzo efektownie i jest twardym, mocnym zawodnikiem, ale zobaczymy jeszcze tego Lowańskiego w KSW. Fajnie, jakby jeszcze dali chociaż raz mu szansę. No, słuchaj, kiedyś Wilson Varela przegrał, dostał drugą szansę i ma walkę o pas.
Dokładnie, dokładnie. No tylko wiesz, przegrał nie z byle kim, bo z Maćkiem Kasieczko. Ale widzisz, jakie to jest ciekawe, nie? Że przegrał z Maćkiem Kasieczko, z którym ja z kolei wygrałem, a jak biłem się z Varelą, to czułem, że przynajmniej dla mnie jest trudniejszy w stójce niż Maciek Kasieczko. To jest wszystko takie, wiesz, MMA właśnie jest ciekawe, że jeden drugiemu może nie pasować, ten wygrał z tym, ten z tym, a finalnie przegrał z nim. To jest fajne, że nigdy nie wiadomo do końca, co się wydarzy. No i tak było też chociażby na tej gali, bo poza tym, że stawiałem na Rusińskiego, to też minimalnie stawiałem na Krakowiaka niż na Muslima, choć nie uważałem, że na pewno Krakowiak wygra, bo wiem, jak mocnym jest zawodnikiem Muslim. 10 lat wstecz przecież z nim trenowałem codziennie na macie u trenera Mirka Oknińskiego. Już wtedy wiedziałem, że jest bardzo dobrym, młodym talentem, a teraz jest dojrzałym, mocnym fighterem, który jedna może jeszcze walka, może góra dwie i fajnie jakby zawalczył o pas. No nie jesteś na bieżąco, bo być nie możesz. Głupio by było, jakbyś przeglądał kanał In The Cage w trakcie komentowania, chociaż oczywiście byłoby cudownie, ale Adrian Bartosiński chce pomyśleć Krakowiaka. Tak, ale Adrian Bartosiński jest sprytnym gościem i szuka, już dorobił fabułę do potencjalnej walki, ale szuka, wiesz... A to wszystkim sugeruje, że chce uciec. Ja uważam, że i walka z Grzebykiem i z Michaliszynem będzie trudniejsza na ten moment, bo Muslim Tursaev jest zajebisty, ale wydaje mi się, że on będzie w pełni gotowy na to, żeby postawić realny opór Adrianowi, myślę, że za co najmniej dwie walki. No bo nie oszukujmy się, no prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że złapie go w clinch, wywróci i na ziemi go po prostu zdominuje. Nawet nie dlatego, że ma technicznie lepsze jiu-jitsu, tylko po prostu jest fizycznie dowalony. Widziałeś dzisiaj, jak tu latał Adrian Bartosiński? No, widziałeś, jaką stylóweczkę miał? Jest stylóweczka, droga. Pokazał wszystkim, patrzcie, jestem dowalony. Nie, no wydaje mi się, że i Grzebyk, i Igor Michaliszyn stawią na ten moment większy opór niż Muslim Tursaev. Muslim to jest zawodnik przyszłościowy. On za dwie walki, albo za rok, albo za dwa, to będzie gość, który będzie tutaj dla każdego olbrzymim zagrożeniem. To dwa słowa w takim razie o Igorze, no bo umówmy się, no generalnie media, eksperci, fani szczególnie też, no wywierali taką trochę, może nie presję, ale skoro wziął walkę na zastępstwo, Otto nie walczy od walki z Grzebykiem, żeby go na siatce rozmontował bez większego problemu, no liczyliśmy, że przynajmniej tak podobnie zaprezentuje się, no ta walka tak nie wyglądała i ciężko nazwać ją biletem do walki o pas na pewno nie wiadomo czy do zastępstwa. Igor deklaruje, że będzie trzymał wagę na ten listopad i jeżeli nie z Adrianem czy z Andrzejem, no to po prostu na tę galę. Czy ty jesteś negatywnie zaskoczony, czy rozumiesz podejście po prostu do walki po to, aby najważniejsze, czyli wygrać? Nie jestem negatywnie zaskoczony, bo rozumiem to podejście. Pamiętajmy, że jest po kontuzji kolejnej. Wcześniej Igor też doznawał kontuzji. Wziął walkę na ostatnią chwilę. Nawet jeśli ten Oton Jase nie był jakimś fenomenem i pokazał to też dzisiaj w walce, że aż tak dużo nie ma do zaoferowania, to jednak ja potrafię to zrozumieć, że Igor zawalczył w ten sposób. Też zawalczyłby lepiej, gdyby Oton inaczej się ruszał, a Oton walczył tak, żeby przede wszystkim nie przegrać tej walki. Nie walczył o zwycięstwo, może był z małymi zrywami, ale to na 15 minut tam dwa razy zerwał, no to w ogóle praktycznie nie ma co o tym mówić. Więc Igor tak naprawdę zawalczył tak jak mu przeciwnik pozwolił i tak jak powinien, a powinien zawalczyć bezpiecznie, nie rozbić się, bo wiemy, tak dobrze wie, że w poniedziałek już wylatuje, więc też no nie byłoby to, myślę, że Igor nie zamieniłby tego zwycięstwa na załóżmy super fajną, efektowną walkę, na przykład o przepasoną kolejną kontuzją. Więc myślę, że na ten moment na spokojnie. Wygrał walkę zaraz za tydzień. Zapomnimy o tym, że to tak wyglądało. Będziemy pamiętać, że Igor wrócił, że wygrał, że pojechał do Stanów się przygotowywać i moim zdaniem ta walka jest jak najbardziej biletem. No nie mówię, że biletem, ale ta walka nie zaprzepaściła tego, że Igor się liczy w walce mistrzowskiej. Wydaje mi się, że to będzie Grzebyk, tak? No właśnie, ale jeśli myślę o zastępstwie na ostatnią chwilę, no to Igor jest, wiesz, no nie ma chyba ciekawszego zawodnika w tym momencie na zastępstwo, ciekawszego takiego, który realnie będzie mógł wygrać potencjalnie z Adrianem. Więc tak, myślę, że na zastępstwo pewnie jakby wszedł, ale
ale też chyba wolałbym, jeśli będzie w treningu, w gazie, no to jak najbardziej, ale też chyba wolałbym, żeby tą walkę z Adrianem wziął jednak, wiedząc, mógł się porządnie na niego przygotować i mając te 2-3 miesiące, a nie biorąc walkę na ostatnią chwilę. Natomiast no co, dzisiaj rodzina KSW świętuje, bo członek rodziny wygrywa i to w piorunująco dobrym stylu. Ja typowałem, że to będzie zwycięstwo podobne do Gustafsona Berga nad Hoszkiem w drugiej rundzie. Albert się pośpieszył, skończył to w pierwsze. No i w zasadzie trochę o tym mówiliście też w MMA Studio. No nie musiałeś udawać sztucznego obiektywizmu, bo po prostu no ręce składały się same do oklasków i ja nie słyszałem, co mówiłeś w trakcie komentarza, no ale domniemam, że starałeś się być powściągliwy, chociaż w tej sytuacji ciężko być. Nie no, po prostu opisywałem to, co się dzieje, a skoro działo się to, że Albert nie popełniał błędów, wygrał tę walkę raczej gładko, no to wiesz, to na siłę nie będę szukał jakichś krzywych ruchów Alberta. Wiesz co, jedynie o tej walce co mogę powiedzieć, to, że szkoda, że Dawid też wydaje mi się, że troszeczkę chyba odpuścił, że w momencie, kiedy przyjmował te ciosy na podwójną gardę, to, że jednak nie postarał się wstać, coś zerwać, coś wiesz, chociażby do żółwia przejść, cokolwiek, tylko tak jakby przyjął tę pozycję trochę ofiary, przyjmował na gardę, no i no nie mógł niczego innego oczekiwać, bo przyjął taką pozycję obronną, że sędzia mógł zrobić tylko jedno, więc żałuję, że Dawid nie pokazał troszeczkę czegoś więcej, że ta walka nie była na tyle ciekawa, że Albert też mógł finalnie coś więcej pokazać, bo Albert, znam go dobrze z maty i wiem, że jak walka dobrze się rozwinie, to on ma wiele do zaoferowania i gdzieś cały czas gdzieś na to czekamy. Jest tak, albo Albert walczy i tak walka idzie, że jest troszeczkę usztywniony i nie pokazuje swojego potencjału, albo znowu ta walka idzie za łatwo i ten potencjał też gdzieś jest ukryty. Najważniejsze zwycięstwo, a Dawid... Fajnie jakby jeszcze raz chociaż się pokazał w KSW. No i teraz jest tak, dla Alberta, tylko przy nim chciałbym troszeczkę wybiec w przyszłość. No tak, Damian Janikowski odpada, Bartek Fabiński odpada, Radek Paczuski odpada, Bartek Leśko no pewnie nie do końca, bo podobny ten sam management, Artur robi co może, żeby takie rzeczy się nie działy. No to z kim miałby się zmierzyć? No bo mamy tam Tomka Romanowskiego, no Michał Michalski wracający po kontuzji, no wiemy, że dzisiaj jest zamiana. No tych opcji takich za wiele nie ma generalnie Alberta. No i Humburger jeszcze ucieka do 9-3. Aha, musiałbym spojrzeć w ranking, czy coś tam się dzieje, tak? Tak, głowy nie pamiętam. Znaczy, no pewnie jest Borys Dzikowski, chyba raczej niżej niż Albert, jeżeli w ogóle nie poza rankingiem. Borys Dzikowski? Ale to jest ta sama stajnia. A, no znów ten sam problem. Nie ma szans. No i Kuberski z Pawlakiem się biją, no jeszcze jest Michał Mazerla. No. O, całkiem ciekawe. Czemu nie? To byłoby całkiem fajne. Myślę, że i Albert, i Michał byliby chętni. Tak, to jest pomysł Alberta. Cieszę się, że teraz trzecia walka z rzędu wygrana. Druga w organizacji KSW. Więc znowu nabiera wiatr w żagle. Bo u Alberta przede wszystkim jest kluczowa jego pewność siebie. To jest coś, co ja też w sobie mam. Czyli wiele definiuje nas i nie tylko w samej klatce, ale nawet to, jak się wypowiadam, pewność siebie. To jest kluczowa rzecz. Myślę, że zarówno u mnie, jak i u Alberta. I jak Albert jest pewny swoich możliwości, nie zastanawia się nad milionami rzeczami, czy dobrze to robi, czy w ogóle się nadaje, czy wstał dobrą nogą z łóżka. Jak jest skupiony na celu i jest pewny tego, co potrafi, swoich umiejętności, to wtedy wszystko gra. No to jedna postać, którą w mojej opinii trzeba wyróżnić znacząco, bo zawsze jest tyle tego gadania o tych walkach pań, a tu wchodzi Wiktoria Czyżewska. Piorunującym hajem gasi na zimno Erijani Castaniedę. I ja ci powiem tak, nie myślę, że być może jestem w jakiejś euforii jeszcze po gali, ale w mojej opinii to jest naturalny kandydat do nokautu roku w Polsce. Chyba tak. No na ten moment nie potrafię sobie tak przypomnieć, właśnie te emocje robią swoje, ale rzeczywiście wydaje mi się, że jest to taki solidny kandydat. O Bonusie nie wspominam. Słucham? O Bonusie nie wspominam w ogóle. W BGC? Bonusie. Tak, no wiadomo. No Bonus na pewno tu będzie. Kurczę, no... Z TB, a nie BGC.
Nie znam tego drugiego. No XTB to sponsor, który daje siany na bonusy chyba. Nie, bo wiem, że jest kilku jakichś bonusów różnych. O, jest, jest. Ale znam tylko tego wiesz, którego. Wracając, naprawdę przyszły czasy, gdzie jak widzę ją na karcie, to sobie myślę, o, mam ochotę to zobaczyć, więc robi świetną reklamę dziewczyną. Jest wyjątkowa, naprawdę. Wiktoria jest wyjątkowa. To jak walczy, jaką ma wolę walki, jak jest twarda, jak utalentowana, bo ona ma tak 20 lat. No to jest niesamowite, jak ona się rusza. Naprawdę, niesamowite. I teraz kluczem jest to, żeby dobrze poprowadzić jej karierę. I ja tak naprawdę z chęcią widziałbym ją w jakimś... Ona ma dobry klub ogólnie. Tam widziałem, że w jej narożniku był Bruno Sokołowski, bardzo dobry gość, pamiętam go ze starych Alm. Almy dziewiątki. Na Almie dziewiątka, full, jak ja się biłem jeszcze w ograniczonej formule senior, on walczył w full kontakcie i tam fajnie walczył, więc zapamiętałem tego gościa. Artur Sowiński też w narożniku, ale zastanawiam się, czy chociaż kurczę, ona trenuje na co dzień w Silesianie? Tam no, Brawler Koński na co dzień. A, no właśnie. I zastanawiam się, czy taki talent nie powinien gdzieś, nawet bym zaryzykował pojechanie gdzieś za granicę, na przykład do Stanów, bo ona naprawdę ma potencjał na bycie najlepszą na świecie. Naprawdę, widzę w niej, naprawdę, to nie jest przesada. Ma 20 lat, a napierdziela się jak maszyna. Więc zrobić tylko, ustawić jej głowę, żeby się nie podpalała, zrobić dobre zapasy, żeby to nie stało się kosztem stójki, dobry parter i dziewczyna może być naprawdę, no nie chcę zbyt dalekich słów mówić, ale no jest potencjał na wielkie rzeczy. To na pewno. To przejdźmy w takim razie, no nie chcę tego nazywać jakimś tam brazylijskim pogromem generalnie, natomiast no Brazylijczycy dzisiaj pokazali, że to nie jest tak, że każdy, który tu przychodzi, to jest brazylijskim królem nokautu i przychodzi tutaj odbić kartę. Okej, Kleber się dzisiaj najlepiej nie pokazał, ale Bruno Azevedo to nie jest przypadek. 5 ostatnich zwycięstw, to jest 5 poddań, 4 trójkąty rękoma w tej samej rundzie. Tu nie ma przypadku. Wiesz, obejrzałem jego 2 walki. Ale przede wszystkim dla mnie odzwierciedleniem jego formy i tego, co on tak naprawdę potrafi, jest walka dla czeczeńskiej organizacji. I to nie był chyba Ahmad, to był początek, była litera W. Nie wiem, co to za organizacja, ale dostał takiego, wiesz, jak to tam na wschodzie, takiego solidnego, agresywnego Czeczena. I bił się 25 minut. Nie powiem, że jak równy z równym, ale były momenty, gdzie było bardzo wyrównanie. Ale przede wszystkim w tej walce zobaczyłem, że ma mocną stójkę, mocniejszą miał od tego Czeczena. Dobre zapasy, bo ten Czeczen miał świetne zapasy, świetne. A on potrafił co drugie, co trzecie obalenie wybronić. Potrafił też mu gdzieś wstać, a jak już był parter, to nie dał się zdominować, a to był, ten Czeczen był cholernie mocny. I ja w tej walce zobaczyłem, że gość ma nie tylko dobrą stójkę, nie tylko dobre zapasy, ale też świetny parter. I jak zobaczyłem tą walkę, to pomyślałem sobie, o kurde, Poliszczuk nie wygra z nim. Naprawdę, oglądając to, pomyślałem, Poliszczuk z nim nie wygra. I dzisiaj to potwierdził. Fenomenalny gość do walki z Wikłaczem. No chyba tak, idealnie, tak to idealnie. Trzeba zestawić chyba, co? Trzeba tak zestawić, tym bardziej, że Milian Zdrawkowicz tak. Niestety odszedł, właśnie śledziłem, bo nigdzie nie było nic o tym mowy, a u was na IDKH śledziliście tę sytuację i widziałem właśnie, że niepokojące wieści, że chyba nie podpisał kontraktu. Teraz już wiemy, bo widziałem wywiad właśnie z Wojkiem, że ten kontrakt nie jest podpisany, ale skoro zażyczył sobie stawki podwójnej, a KSW wypełniło tak. To, a oni i tak, wiesz, lawirowali, to w takim razie dobra, do widzenia, okej, fajnie się bije, ale wiesz, nie, co z tego, że fajnie walczył, skoro lawiruje, skoro szuka czegoś innego. Dobra, może jeśli pójdzie do UFC, to powiem, no okej, dobra, ale jeśli będzie się bił gdzieś w Europie i to nie będzie KSW, to nie wiem, o co tu chodzi, ale po tym, co dzisiaj zobaczyłem, już nie myślę o Zdrawkowiczu, dzisiaj myślę o Brazylijczyku, świetny kandydat do walki z Kubą Wikłaczem. No dobrze, słuchaj, Poliszczuk, mi się tak trochę to składa, chociaż nie wiem, czy to jest dobry moment, ale Poliszczuk no nie trenuje już od dłuższego czasu Mighty Bulls Gdynia. Myślisz, że taka walka ma teraz sens? Ma sens. No czemu nie? Żożuła jest zestawiony z Martinsem. No to tak, no ma to sens. Poliszczuk, Przybysz, to będzie coś dobrego. No i w takim razie drugi, znaczy kolejny Brazylijczyk, który na tej gali wygrał.
No, ja bym zobaczył ogólnie i chciałbym, żeby KSW wprowadziło 5-rundowe main eventy. Może ta walka może by nie wyglądała najlepiej, ale chciałbym zobaczyć, co się dzieje dalej troszeczkę. No ale Szefel jednak pokazał, po 2 latach wygrywa, zmazuje pasmo 3 porażek z rzędu. No i jest lepszy od Bajora dzisiaj. Szacunek dla Dominika Durniata, bo jako jedyny, znaczy jako jedyny, no ja z Maćkiem mówiliśmy, nie, że Szefel za dużo nie ma do pokazania, a Dominik tak kurczę jakoś wierzył w niego. Nie wiedziałem, czy po prostu robi dobrą minę do złej gry, ale rzeczywiście Szefel dzisiaj pokazał, że jest dobrym zawodnikiem. Niesamowite było to, jak szybko uderzał rękoma przy takiej wadze, jak dobrze poruszał się na nogach, jaki był taki luźny. Naprawdę fajnie dzisiaj się zaprezentował. Brazylijski Thomas Pinal. No może nie przesadzajmy, ale rzeczywiście na nogach luźny, fajnie używał rąk. Dobrze się dzisiaj pokazał i zasługuje na to, żeby być w KSW. Szkoda mi 3 zawodników. Albo nawet 4, bym powiedział. Szkoda mi Szymona Bajora, bo był praktycznie o krok od tego, żeby powalczyć o ten pas. Szkoda mi Wenezuelki, bo taka, wydaje się, nie widziałem jej nawet na żywo, tylko to, co z ten Media Day, co to KSW wypuszcza na YouTubie. Taka wydaje się taka poczciwa dziewczyna i szkoda mi, bo o ile zachwycamy się knockout, zajebisty, wiesz, ale no wiesz, na kimś ten knockout musiał być, a szkoda, że na niej, bo ona taka się wydaje fajna, taka w porządku osoba. Szkoda mi tego. Trzecia osoba, z której mi szkoda, to Marcin Krakowiak. Szkoda mi go, bo widziałem po nim jeszcze tutaj stał i tak ta rozcięta głowa. Widać było, że ta walka nie szła na jego korzyść, że teoretycznie mógł jeszcze coś pokazać, a te rozcięcie nie dało mu szansy na to. Tak szkoda mi po prostu było. No i troszeczkę szkoda mi Konrada Rusińskiego, bo lubię go, jest młodym, utalentowanym chłopakiem, a gdzieś drugi raz się powtarza to, że po tej kotłowaninie na ziemi, gdy nie podda, nie wykończy swojego przeciwnika, to gdzieś ta kondycja go opuszcza. To prawda. No słuchaj, no jak to jest już w MMA, że na każdego wygranego przypada jeden przegrany. Nie ominiemy tego. Tak to wygląda, nic się nigdy nie zrobi. Co do Eriani Castaneda, tylko ci powiem, że taki pomysł jest. Adam Brysz na to wpadł. Walka małżeństw. I w tym samym czasie? Nie, dobrze. Spokojnie. Adam Brysz versus Izai Ramos. Są takie organizacje, że wiesz. No ja wiem. Ale w tej klasie na szczęście nie będzie 2-2. Izai Ramos, Adam Brysz, Agnieszka Niedźwiedź, Jani Castaneda. Całkiem fajne. W porządku. Czemu nie? To sama gala, epic może. Czemu nie? Dobry pomysł, tylko... Czy Wenezuelczyk nie będzie się bił w 6-6? No może 6-8 zrobił, ale Adam powiedział, że 6-6 zrobię jak trzeba. Okej. Fajny pomysł. Cieszę się, że jest Adam Brysz w organizacji. Znam chłopa od wielu lat. Zanim zrobił tą przerwę 10-letnią, to bił się na gali Pelema. I jak młody chłopak, który tam co dopiero miałem kilka walk zawodowych, siedziałem pod klatką i pomyślałem, o, ciekawy zawodnik. No nawet myślałem, że może z nim stoczę pojedynek, ale na 10 lat zrobił sobie przerwę Adam, ale wraca fajnie, bo to jest gość, który ma dużo do pokazania. Tak jest. Także no czekamy, co wymyśli KSW. Przed nami no dużo się już dowiadujemy, ale cały czas czekamy na najgrubszego kalibru KSW 100 listopad, 16 listopada. No na razie co wiemy, Pawlak, Kuberski pewnie, może Bartosiński, pewnie Grzebyk, no ale kto dla Mameda, kto dla Pudziana, czy będzie Artur, czy będzie Arek. Nic nie wiemy, czekamy, także no nie, już nie mogę się doczekać, co to będzie, kiedy ogłoszą pierwsze nazwiska, plakaty, gale i trailery, także no wielkie wydarzenie. 2 wejścia do Hall of Fame, rozkminiamy już, kto to będzie, bo nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Tutaj będzie propozycja Jurasa wisi, dojdą 2, dowiedzieliśmy się. Tak, no, gala w pay-per-view ma być, poza Viaplay, jak się okazało, także no nowe fakty się coraz bardziej ujawniają. Czy jest jakiś pojedynek, na który ty, kończąc już ten wywiad, czekasz, który chciałbyś idealny, żebyś na tej gali ziścił i na który będzie dla ciebie jeden najważniejszy, a reszta już nie masz takiego dużego znaczenia. Na gali setnej, tak? Tak jest. A jeszcze jakbym miał typ swój dać na Hall of Fame, no to Paweł Nastula chyba bym w ten sposób w tę stronę poszedł. A jeśli chodzi o rozpiskę KSW 100, no to wiadomo, no Mamet z Musasim, bardzo chciałbym to zobaczyć. Teraz może fantazja, ale zobaczyłbym, mimo że Andrzej Grzebyk
z Bartoszyńskim. Świetna walka, to zobaczyłbym Soldicia. No wiadomo. Bo jeszcze nie jest zakontraktowany, pewnie Oktagon będzie miał na niego chrapkę, ale niech KSW robi co w swojej mocy, żeby go z powrotem ściągnąć. Więc jakby się dało, to bym zobaczył, wiesz, Soldicia z Bartoszyńskim. Tym bardziej, że Bartoszyński gdzieś mówił, żeby z chęcią z nim zawalczył. Co jeszcze bym takiego, kurczę, no Pudziana z kimś takim, ale nie pokroił, bo Basapak to po prostu wejdzie tylko po wypłaty, tylko kogoś takiego, gdzie będzie to naprawdę ciekawie wyglądało już w samej klatce, a nie tylko na, wiesz, na papierze. Mm. Kurde, coś takiego jeszcze ekstra. No Wikłacz za Zebedo. To myślę, no, że... Można zrobić. No i kurczę, Arek Brzosek. No naprawdę. Koniecznie. No, myślę, że i Artur Szpilka też. A tak, Artur Szpilka też. Tylko nie razem, a może nawet z Szefelem, a może z Sakajem, Arek Brzosek. No słuchaj, chciał Bajora, może to podtrzyma. Myślę, że Arek już nie podtrzyma, bo potencjalne zwycięstwo już nie daje mu tyle, co wcześniej. Raczej bym celował właśnie albo w Szefela, albo w Sakaja. No dobre, podoba mi się. Ale Artura już coś wymyśliłeś? Dla Artura. No ja Michał Turyński. Może tak. Nie, no. Czemu nie? A jakiś bokser jeszcze? Jest w Polsce jakiś fajny bokser? No, Krzysztof Nowodarczyk, ale on wybrał inną drogę. No niestety wybrał inną drogę. No na ten moment tak ciężko mi powiedzieć, kogo moglibyśmy zobaczyć, ale no to co wymieniłem, to byłoby fajnie. No, ważny jest dobry rywal dla Kalidowa. To prawda. Taki, żeby był dobry umiejętnościowo. Mniej więcej na poziomie Mameda, ale właśnie też, żeby był taki z nazwiska w miarę kojarzony. Choć właśnie dzisiaj usłyszałem, że rozmowę taką, może nie będę mówił z kim, że Musasiego, no to my znamy. A pytanie, czy niedzielny fan, który przyjdzie z chęcią na galę KSW, to z powodu wydarzenia nawet, czy będzie wiedział, kto to jest, kurde, Gegard Mousasi. Ale my będziemy wiedzieć, więc to najważniejsze. Dokładnie tak. Marian, dziękuję za rozmowę, jak zwykle przyjemność. Za nami gala KSW 97, a przed nami gala XTB KSW 98. Także zapraszamy do Lubina, potem zapraszamy do Ostrawy. Tam już kolejne ogłoszenia. No i czekamy oczywiście na grube ogłoszenia na galę KSW 100. Na rok zamkniemy galą KSW 101 w Paryżu przed samymi świętami. Wybierasz się? A jaki jest klub z Ostrawy piłkarski? Kojarzysz? Banik Ostrawa. A ty kurde, dowiedziałeś się. Dobra, brawo. Czy się wybieram gdzie? Do Paryża. Chyba nie. No bo nie mam... Nie tak mam się tam kochają. Ja też ich kocham. Francuzów. Wiesz co? Może... Chyba nie, no bo te gale pewnie będzie komentował Albert, więc nie będę miał za bardzo co robić. Wiesz, najlepiej to bym chciał tam pojechać i walczyć, no. Ale grudzień to będzie pewnie za szybko. Mm. Myślę, że styczeń, luty, marzec to tak najpóźniejszy termin. Okej, okay. No to tego się życzę, Marian, dziękuję za rozmowę, jak zwykle przyjemność. Dziękuję bardzo, pozdrawiam swoich sponsorów, Bushido, Grand Game, kurczę, czy cholera, nie pamiętam, czy mam jeszcze jakichś sponsorów. Nie, chyba na ten moment jeszcze nie, ale już niedługo u mnie dojdzie nowy sponsor, więc też będę go pozdrawiał. Pozdrawiam swoich kibiców i dziękuję wam za wywiad i za to, że jesteście, bo Indycage to jest jeden z moich ulubionych portali. Nie będę mówił, które jeszcze teraz, bo może mi nie wypada, ale to jest jeden z moich ulubionych i wiem, że robicie fajną robotę. Dziękuję bardzo. Jak zwykle przyjemność. Dzięki.